jest powszechny pewien mit, który brzmi, że architekt buduje sobie pomnik za cudze pieniądze. Cudze pieniądze, czyli pieniądze klienta, który do niego przychodzi. Ten mit jest bardzo chętnie powtarzany i przez to jest obecny w świadomości ludzi, którzy są potencjalnymi klientami. No i bardzo często tak jest, że klient potencjalny staje się klientem realnym. I ten mit wtedy dochodzi do głosu. Potrzebny jest architekt, taki klient przychodzi. Architekt bardzo się cieszy, że klient przyszedł. Klient bardzo często, jak chce budować, jest już świadomym klientem, dobrze wie, co chce i wszystko już ma zaprojektowane, no, potrzebuje tylko rysunków i podpisu. Jak najszybciej, oczywiście chce projekt jak najtaniej, już chce budować. I zawsze pyta, ale panie inżynierze, dlaczego tak drogo? Przecież już wszystko jest zaprojektowane. Taki klient płaci i wymaga. I ma rację, bo zgodnie z zasadą Murphy'ego rację ma ten, kto ma złoto. W praktyce taki klient i taki projekt to wygląda w ten sposób, że taki klient ma swoją, prawda, działkę. Już go. I na tej działce chce mieć swój wymarzony domek, wykonany za oszczędności całego życia. No i oczywiście taki domek to musi być najczęściej dwupiętrowy, bo to jednak na jednym piętrze trudno się zmieścić, prawda? Jak człowiek całe życie, na przykład, nie daj Boże, w bloku mieszkał, to nie, to zna, prawda, te przykrości. Na parterze oczywiście musi być salon olbrzymi, z dużym oknem. Najczęściej jedno nie wystarcza, to trzeba zrobić dwa. Na piętrze najczęściej są sypialnie, najczęściej dwie. No, oczywiście musi być dach. O, proszę bardzo, bardzo dobrze. O, tam można, o, tak, 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 można zrobić, prawda? Oczywiście dach ma swoją grubość. Muszą być sypialnie. Proszę bardzo. O. Czasem tak jest, że jedna sypialnia jest większa, to ma większe okno, druga jest mniejsza, to może mieć okno mniejsze. Oczywiście. W oknach to wiadomo, że całe okno to się otwierać nie musi, a ta część, która się uchyla, to może być oczywiście, może mieć troszeczkę mniejszą szybę, tak jest wygodniej. No tak, dom to musi mieć cokół. Na cokole najlepiej się oczywiście sprawują płytki klinkierowe. Tak jest, to najlepiej to wygląda. No oczywiście nieodłącznym elementem takiego domu jest taras. Musi być przy salonie, przecież nie będzie się smrodziło prawda, grillem we własnym salonie. Co jeszcze w takim domu potrzebne? No garaż, koniecznie garaż, garaż, koniecznie. Przecież gdzieś trzeba trzymać, prawda, wypasioną furkę, tak więc nieodzownym elementem takiego budynku jest garaż. Gdzieś ta fura przecież nie będzie stała pod, kurczę, pod niebem, bo jeszcze się zniszczy. Nad garażem to bardzo dobrze jest zrobić taki aneks albo dodatkowy pokój, bo to trudno, żeby się przestrzeń marnowała. Bardzo dobrym pomysłem jest okienko, po to, żeby jakoś ten pokój tam doświetlić, no i żeby przy okazji widzieć, jak tutaj się furką wjeżdża do takiego garażu. O. Bardzo dobrze. Naturalnie na piętrze nieodzownym elementem oczywiście są dodatkowe okna, dodatkowe lukarnie trzeba zbudować. Oczywiście bardzo ważny jest balkon, także się wysuwa oczywiście ze stropu belki i dzięki temu
Uzyskujemy wystającą płytę żelbetową. Barierka jest potrzebna. No, człowiek mieszka na przykład całe życie w bloku, to jak już buduje dom, to musi mieć, to najlepiej, żeby to było, prawda, jak pałac. Tak więc jak jest potrzebna barierka, to najlepiej barierkę zrobić z tak zwanych tralek. To są takie, prawda, lampy naftowe, tak? To tak trochę jak lampa naftowa wygląda, tak? To jak w pałacu w Wilanowie. O, takie betonowe, ładne traleczki można kupić na Bartyckiej w Warszawie. Proszę bardzo, tak. O, i mamy balkon. Aha, tutaj bardzo często jeszcze się pojawiają tak zwane płatwie. No, na tarasie, żeby było pięknie, to oczywiście można kupić tych tralek więcej, bo dzięki temu wychodzi taniej, tak? To jest prosta zasada, jak się kupuje więcej, to zazwyczaj jednostkowa cena jest tańsza, to wtedy można mieć ten pałacowy styl zachowany również na parterze. O. Klient, kiedy przychodzi do architekta, to najczęściej ma o mniej więcej taką wizję i tak najczęściej ten budynek wygląda. Później jeszcze dochodzą jakieś rzeczy związane na przykład z instalacjami, czyli na przykład okazuje się, że z kuchni albo z łazienki trzeba niestety wyprowadzić komin, także nad całym budynkiem, którym oczywiście musi być troszeczkę wyżej niż kalenica, w związku z czym jeszcze się coś, prawda, tutaj pojawia. I tak najczęściej wygląda budynek marzenie klienta. I ja oczywiście nie przesadzam. Mnóstwo takich obiektów jest obecnych wokół i myślę, że jeżeli się mieszka w Polsce, to nie trzeba specjalnie daleko chodzić, żeby takie budynki po prostu zobaczyć. I co? No, ja śmiem twierdzić, że architekta nie było tutaj. To przynajmniej nie było go w momencie, w którym architekt decydował o kształcie tego budynku i o jego, nazwijmy rzecz po imieniu, architekturze. Jak wygląda budowanie przez architekta pomnika za pieniądze klienta w takim razie? To jest budynek, który można by, prawda, umieścić już w katalogu architektury polskiej i nazwać na przykład klient. Klient luksus. Jak wygląda w takim razie taki budynek proponowany przez architekta? Więc architekt na działce klienta, jeżeli przyjdzie klient, to oczywiście pierwsze pytanie będzie o wielkość takiego budynku i naturalnie zasada będzie taka, że trzeba się na działce zmieścić, trzeba się zmieścić w powierzchni. Natomiast na pewno architekt zaproponuje już, jeżeli będzie miał coś do powiedzenia w temacie bryły, to prawdopodobnie jednak zaproponuje dużo prostsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o dach dwuspadowy, ale na pewno będzie chciał, żeby to była konstrukcja symetryczna, żeby ten dach dwuspadowy był symetryczny, żeby uzyskać wrażenie ładu. Na pewno, jeżeli na piętrze będą dwie sypialnie, to z założenia zaproponuję symetryczne okna, symetrycznie rozłożone. Jeżeli coś dzieje się na piętrze, to coś będzie się działo na parterze. Na pewno architekt, projektując budynek, zaproponuję, żeby te okna na parterze w jakiś sposób nawiązywały do tego, co jest na górze. Jeżeli będzie miał wpływ na to, jak te okna wyglądają, to być może jednak nie zaproponuję okien, które są znane z budownictwa późnego Gierka, w których, prawda, tylko jednak okna, które są symetryczne. Cokół w takim budynku oczywiście również się pojawia. Jeżeli chodzi o garaż,
to jest bardzo prawdopodobne, że propozycja architekta będzie wyglądała w ten sposób, że bryła tego garażu, który tutaj się musi pojawić, na pewno zostanie w jakiś sposób zaprojektowana i dostosowana do budynku. Jeżeli jest tutaj konieczne okienko do doświetlenia tej przestrzeni, to można je zaproponować tu w szczycie, tu z boku lub w połaci dachowej. Jeżeli chodzi o rzeczy, które nie są potrzebne, to bardzo często w propozycjach architekta pojawiają się drobne detale architektoniczne, które są tutaj, prawda, jakimś takim nawiązaniem do konstrukcji dachu. No, oczywiście komin zaprojektowany będzie tak, żeby tu jak najniżej wystawał, żeby znalazł się jak najbliżej tutaj kalenicy budynku, po to, żeby nie sterczał niepokojąco nad bryłą, tylko żeby mógł być jak najmniejszy. Okienko połaciowe. Jeżeli klient będzie chciał mieć tutaj lukarnę, to oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby taką tutaj w ramach tej, prawda, konwencji, żeby jakąś elegancką lukarnę tutaj wykonać. Jeżeli klient koniecznie będzie chciał mieć balkon, to być może zamiast robić płytę żelbetową, być może lepszym rozwiązaniem jest, nawiązująca tutaj do ogólnego charakteru, gdzie te elementy konstrukcji drewnianej są widoczne tutaj, chociażby w postaci tak zwanych tutaj wiatrownic, tych desek na szczytach, można zrobić konstrukcję balkonu drewnianą, a można wręcz z takiego rozwiązania zrezygnować. Jeżeli chodzi o balustradę, można, architekt prawie na pewno zaproponuje już wtedy w takim układzie balustradę drewnianą, nawiązującą do ogólnego charakteru budynku. W wypadku tarasu, który tutaj musi się pojawić, będzie to albo, prawdopodobnie w propozycji architekta, będzie to albo taras ziemny, albo wręcz na pewno pozbawiony balustrady. I jeżeli chodzi o materiał na coku, oczywiście można zrezygnować z klinkieru, można w to miejsce zastosować na przykład kamień. I tak właśnie tym właśnie różnią się te dwa obiekty: propozycja klienta i propozycja architekta. No i teraz pytanie, kto ma rację? Czy ten budynek proponowany przez architekta jest droższy? Ma dokładnie tyle samo metrów kwadratowych, dokładnie tyle samo metrów kwadratowych dachu, dokładnie tyle samo okien. Prawdopodobnie dzięki doświadczeniu architekta może mieć mniej błędów budowlanych. Tutaj pokazuję, problemy mogą pojawić się w wypadku balkonu. To jest miejsce, gdzie mogą pojawić się mostki cieplne i później wilgoć w pomieszczeniu i grzyb. Tak więc propozycja architekta wcale nie musi być droższa. A powiem nawet więcej. Proszę teraz popatrzeć na tą sprawę z drugiej strony. W wypadku sprzedaży takiego budynku, czy wyższą cenę uzyska się za propozycję klienta, czy za propozycję architekta? I
pytanie dodatkowe, czy lepiej mieszka się w okolicy z tego typu budynkami, czy w okolicy, w której jednak są budynki zaprojektowane i które jednak mają włożoną dbałość w estetykę, przy czym, tak jak tutaj postarałem się to pokazać, koszty obu budynków prawdopodobnie są takie same. Tutaj jakość architektury zupełnie nie zależy od poniesionych kosztów, ponieważ nawet gdyby tego typu budynek obłożyć okładziną elewacyjną ze złota, to niestety jakości architektury prawdopodobnie już bez radykalnych działań naprawić się niestety nie da. Skąd w takim razie biorą się tego typu budynki? Jak one powstają? No więc zauważyłem, że powstają one tak naprawdę na dwa sposoby. Sposób pierwszy to jest taki, że powstają one jako samowola budowlana i są projektowane na makiecie w skali 1:1, a później po zakończeniu budowy okazuje się, że jeszcze potrzeba złożyć jakiś projekt. Wówczas ten projekt, nawet jeżeli jest podpisany przez architekta, jest niczym innym jak tylko inwentaryzacją powykonawczą i architekta na etapie powstawania tego projektu po prostu tutaj nie było. A drugim, bardzo częstym przypadkiem jest to, że tego typu budynek powstaje na podstawie wprowadzanych w trakcie budowy zmian w stosunku do oryginalnego projektu. To znaczy, projekt wyglądał w ten sposób, jak propozycja tutaj architekta, natomiast podczas budowy inwestor dochodzi do wniosku, że właściwie on wolałby to zrobić troszeczkę inaczej, wydaje dyspozycję panu Józiowi, który ten budynek systemem gospodarczym stawia, i pan Józio oczywiście chętnie, w myśl zasady klient płaci i wymaga, oczywiście się stosuje do poleceń i dzięki temu ostatecznie uzyskujemy coś takiego.